Witam wszystkich zainteresowanych na kanale Matematyka na Plus. Tematem tego filmu jest granica funkcji liczona regułą L'Hopitala. Czego będziecie potrzebować, aby policzyć z nami to zadanie? Wystarczy Wam kartka papieru, coś do pisania oraz tablicę ze wzorami na pochodne. I rozpoczynamy. Czyli mamy na tablicy granicę funkcji, gdzie x dąży do pi drugie. Jak widzimy, pod naszą funkcją znajduje się wiele funkcji trygonometrycznych w różnych kombinacjach. I jak na pewno ogólnie, bo mówimy, że będziemy to liczyć regułą L'Hopitala, jak dowiedzieć się, że będziemy mogli to policzyć regułą L'Hopitala? Otóż, moi drodzy, na początku trzeba tego x-a, który tutaj dąży do pi drugie, wstawić za każdego x-a, który znajduje się pod naszą pochodną. Czyli my sprawdzamy generalnie, czy wyjdzie nam symbol, który pozwoli nam to wyrażenie, tą granicę policzyć regułą L'Hopitala. Czyli mamy tak, 1 zostawiamy, minus sinus pi drugie, bo wstawiamy za x-a pi drugie, wynosi 1, dodać cosinus pi drugie wynosi 0, czyli tu zostają nam takie wyniki. I teraz tak, sinus 2 razy pi drugie to jest inaczej sinus pi, czyli to będzie 0, minus cosinus pi drugie to jest 0, a zatem wychodzi nam symbol 0 przez 0, co jest dla nas znakiem, że na pewno możemy z tej reguły L'Hopitala skorzystać. Gdyby wyszedł Wam symbol inny, ale też ten, który wchodzi w grupę symboli, który możecie przekształcić do symbolu 0 przez 0 lub nieskończoność przez nieskończoność, no to, moi drodzy, pamiętajcie, żeby od razu tej reguły nie stosować. Przekształcenie jest ważne, funkcja musi być w postaci właśnie symbolu 0 przez 0 lub nieskończoność przez nieskończoność. I teraz, wiedząc to, piszemy sobie równa się, na górze wpisujemy nasz symbol nieoznaczony, na dole wpisujemy dużą literkę H. I teraz, moi drodzy, tak, wpisujemy sobie granicę, ponieważ jeszcze nie pozbyliśmy się z x-ów i liczymy pochodną. Ale nie liczymy pochodnej z całego ilorazu, tylko osobno z licznika i mianownika. To właśnie gwarantuje nam ta reguła L'Hopitala. I teraz, moi drodzy, tak, pochodna z jedynki to jest 0, minus. Pochodna z sinusa to jest cosinus x, pochodna z cosinusa to jest minus sinus x przez... Pochodna z sinus 2x jest to pochodna złożona, czyli najpierw musimy policzyć pochodną funkcji zewnętrznej, czyli z sinusa, to jest cosinus 2x i pochodna z funkcji wewnętrznej, czyli pochodna z 2x, czyli 2. I teraz pochodna z cosinusa to jest minus sinus i razem z tym minusem będzie plus sinus x. I teraz zapiszemy to wyrażenie troszeczkę krócej, opomijając rzeczy, które tutaj się znaleźć nie muszą, czyli możemy pominąć 0, ale na pewno nie możemy pominąć znaku, który się pojawia. I teraz, moi drodzy, tutaj tą dwójkę nie przemnażajcie, broń Boże, przez 2x, bo nie wolno. To jedyne, co możemy wyłączyć tutaj przed kosinusa i plus sinus x. I teraz ponownie wstawiamy nasze pi drugie i sprawdzamy, co się dzieje w naszej granicy. Czyli mamy tak, minus cosinus pi drugie, czyli minus 0, minus sinus pi drugie, czyli 1, przez 2 razy cosinus, 2 razy pi drugie, czyli cosinus pi, a cosinus pi, czyli mamy 2 razy i cosinus pi, moi drodzy, to jest minus 1 i sinus pi drugie to jest 1. I jak zauważyliście, tu w mianowniku już 0 nam nie wyjdzie, więc jest to moment, w którym my nasze wyliczenie możemy wpisać jako wynik granicy. Czyli to będzie 0 minus 1 przez minus 2 plus 1. I teraz wychodzi nam minus 1 przez minus 1, czyli po prostu 1. I taki jest, moi drodzy, wynik naszej granicy. I tutaj wystarczyło, że policzyliśmy tylko raz regułą L'Hopitala, ale jak sami wiecie, jeżeli przeliczyliście z nami poprzednie przykłady, wiecie, że czasami nawet można do 5, 6, a nawet więcej razy stosować tę regułę L'Hopitala, ale dzięki niej jesteśmy w stanie tę granicę obliczyć. To jest koniec naszego zadania. Odsyłam Was do pozostałych przykładów, które związane są właśnie z granicą funkcji, z regułą L'Hopitala. Jeżeli macie jakieś pytania, wątpliwości, chcielibyście, abyśmy umieścili tutaj jakieś zadanie, nie czekajcie i wysyłajcie wszystko na nasz adres mailowy, który zawarty jest w opisie do tego filmu.
Ja zachęcam Was do polubienia filmu, do subskrypcji kanału. Życzę udanego dnia i do usłyszenia.